witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Tak sobie siedzę w tym menu i tak słucham tej muzyki. Bardzo mi przypomina tę muzykę z Amigi. Kiedyś na demo scenie takie kawałki grali. Może ktoś, kto się zajmował audio w tej grze właśnie wyrósł na takiej muzyce. Różnie może być. Ale my nie o tym. Ajajaj. Zobaczymy. Jakiejś aktualizacji nie odnotowałem. Zobaczymy. Widzę, że jesteśmy poza kabiną, bo tak. Co tu się działo? Ja to jakoś przerwałem? Czy jak? No odpal, Szczepan, nie rób mi wstydu. Jak się odpalało? Czy chyba do góry się trzymało to? No to wycieraczki mi idą. Zaraz. Nie chcę radia włączać. Zaraz. Przepraszam. Jakby to powiedzieć. Przerwa techniczna, bo nie wiem jak ruszyć przytrzymanie. Hamulec ręczny. Aha. Czniacha. Dobra, już wiem. Tu do dołu się włącza. A do góry to się ręczny załącza. Odluzowany. Jestem... Koła mam rozwalone. 95% wytrzymałości. Dobra. Wracajmy do kabiny. Wycieraczki trzeba załączyć, bo pada. I już, proszę Państwa, jedziemy. Jedziemy. I gdzieś dzisiaj dojedziemy. A światła jak się zapalało? Bo zapomniałeś? Czy ja mam światła zapalone? Kurde, jakie wilki wyją. Co tu się dzieje? Ile ja jadę? Aha. Zostać ukrany grzywną. Serio? 1000? No, fakt, moja wina była. Ale kurde. No fajnie. 2000 na dzień dobry straciłem. Mega. Burczes. I koła na czerwono. Dobry początek, nie jest złe. Się zapatrzyłem, ile ja jadę. No to mam, ile jadę. Przy okazji odkryłem, gdzie się światła zapala. X-em. Powiem wam, że to jest takie trochę przekleństwo, jak się gra w kilka gier naraz. Po ciężarówkach szczególnie. Niestety strasznie mi się to myli. O kurka wodna, jaki korek. Ta gra nie potrafi się odkorkowywać. Dobra. Rzućmy kierunek, żeby na prawo. Nie kumam, czemu oni jakby pojedynczo jadą. Jeden pojedzie, drugi podjedzie, stanie, myśli. Nie ma takiej jakby płynności tego wszystkiego. No jedź. O, i teraz samochody ruszyły, bo ja jadę. Stały i czekały, dopóki komputer jechał, czyli w sumie ten konsola i tyle. Czy tu jest jakiś garaż? Powiedzcie mi, czy to jest garaż? Znaczy ten... naprawianie. Jest. To wjadę, się naprawię, bo mam takie uszkodzenia, że szkoda jadać. Może przy okazji coś wykminię fajniejszego. Oszerzenie. Nie można wjechać do garażu z włączonym silnikiem. Trzymać dół, aby ją wyłączyć.
serio. Tłumaczenie też jest niezłe. Ale widzę, że dzisiaj od narzekania. 18 tysięcy. Nie, ja chciałem tylko naprawić. Napraw wszystko. Żadnego malowania. Ja nic nie chcę. Ciężarówka. Są jakieś ciężarówki? Tutaj jest jakaś, ale to rozumiem, że ona jest nieodkryta dla mnie. Czyli jakieś ciężarówki są, ale... Ale nawet człowiek nie zobaczysz, tak? Dobra. Naprawiłem się. No to idziemy, no. Halo, ruszaj. Okej, światło zgasło, odpalimy. Hamulec zaciągnięty ręczny, oczywiście. Teraz pytanie. Czy coś mnie to zaskoczy? Chyba zasadniczo wiem, co mnie w tym lusterku takiego dziwnego się robi, że na ogół jak się patrzy pod różnym kątem, to inaczej lusterko odbija. W tej grze chyba odbija zawsze to samo. Znaczy, pod jakim kątem bym nie patrzył, zawsze tak samo będzie odbija się. Dobra. Ile my tu możemy lecieć? 30? Połączmy tempomat i tyle. Tu śmigamy, uważamy na czerwone. Kurde, byłem kara, że miałem sobie te firanki zdjąć. Kurde, zapomniałem. Przez nie nic nie widzę. Albo firanki, albo ten plastik, nie? Aj, no piękne miasto. Ale nadal mam takie wrażenie, że coś w tej grze z tą grafiką przedobrzyli z czymś. Są jakieś kolory, jakbym miał HDR odpalony, a na pewno nie mam HDR-a odpalonego. Jakieś takie jaskrawe. Też rozmazane są te kolory. Mi się wydaje, że to się fachowo aberracja chromatyczna nazywa. Ale ja tą aberrację mam wyłączoną. A i tak jest dziwnie. Znaczy no... Powiedzmy, że nawet ta aberracja by mi nie przeszkadzała, ale... Kurde, ta grafika jest jak mleko normalnie. Ale na serio, to pamiętam, że jak Red Dead Redemption 2 grałem i mi się załączył tryb HDR. Znaczy załączył się, no. Łączyłem. Czy ja mogę wyłączyć te wycieraczki jakoś? To właśnie zamiast białego koloru to było takie jakby mleko. Tak jak mam teraz. I były takie kolory jakby, no, przede wszystkim mam telewizor, wtedy na telewizorze jeszcze grałem z HDR-em, ale HDR 8 mam, a prawdziwe HDR to dopiero 10 ma jakby odpowiednie oświetlenie i tak dalej, a ja miałem 8, przez co nie miałem tyle tych lumenów, czy jak to tam się nazywa, i to ciemniej świeciło. I zamiast białego koloru miałem żółty. Ale co ciekawe, pisali w internecie, że ta gra jest po prostu tak skopana, że tak ma. I tutaj też się tak czuję. Kolory są jakieś takie przejaskrawione. Jakby za bardzo rozjaśnione, za duży kontrast. Właśnie, tu mogę jakiś kontrast stawiać? No w każdym razie jeszcze jakieś takie dochodzi, nie wiem jakby to powiedzieć, rozmazanie tego wszystkiego. Tak jakby, nie wiem, ta gra chodziła w 720p i skalowała to do powiedzmy 4K, ale nie uwzględniała tego, że ma też tą rozdzielczość jakby poprawiać, wyostrzać. To dlatego to tak marnie wygląda. I drugie, to co się cieszę, że nie kupiłem tej gry po pełnej cenie. Na serio. 277 zł za tą grę to masakra.
tak żebym, jakbym był twórcą tej gry, tak żebym no ze wstydu nie umarł, to bym zaproponował, nie wiem, 110 to by było dużo, 90. Weźmy taką grę polską, co ostatnio nagrywam, Achilles, kosztuje 99 zł. Co prawda, no wiadomo, no i na tematykę i tak dalej, ale gdzie to, a gdzie to? A ci chcą za to 277 zł. To Alan Wake chyba tyle nie kosztował. No serio. Cenią się? Bardzo się cenią. Ale na szczęście ja tą grę kupiłem za jakieś 45 zł, więc... 45 zł za tą grę to jest uczciwa cena. Zdecydowanie. No, inna sprawa, że nawet jakoś tam się gra w to, no. Ale na przykład też polska gra, ten Alaskan, też jest dużo fajniejszy niż to. Kurde. Niezła trasa mi się tak w ogóle trafiła, widzę. Jadę. Paliwa mam 91 galonów, rozumiem, tak. No cóż. Można by krajobrazy popodziwiać, no ale nic nie widać. Tylko moje i ciężarówka. W sumie to już by było fajniej w nocy jechać, bo nie musiał powiedzieć tego wszystkiego. Znaczy nie, no umówmy się, grafika, jakby to powiedzieć, pod kątem drzew i tak dalej jest okej, tylko coś ta paleta barw mi nie pasuje. Ciekawe jak ta gra na PC-cie wygląda. Jak w ogóle wyszła na PC-ta? Się nie wstydzili? Jak będę coś nagrywał na Steamie, to rzucę okiem, jak nie zapomnę, czy to w ogóle jest. Aha, świateł. Może ja nie miałem świateł. Przecież załączałem, jak wyjeżdżałem. Dobrze, że przynajmniej jakiś ten mnie nie wymija prawym pasem na przykład. Paliła mi styknie. Zasadniczo nie wiem, co my teraz będziemy mijać. To jest stacja benzynowa? Raczej tak. Raczej. Zasadniczo teoretycznie zaparkować, ale... zatankować, ale... Ile ich tam jest? W ogóle to jakaś taka mgła jest. Nie wiem, co ja... Do Silent Hill wjechałem? Tak pojedynczo jadą. Jeden ruszy, drugi podjedzie, stanie, jak idiota. Na serio, nie potrafią tego płynniej zrobić? To pod tym kątem ten poprzednia część to niebo i ziemia. A ja tam się śmiałem z tamtego trafiku, że jest dziwne. Tutaj na plus trzeba oddać, że te samochody jakby skręcają powoli, widać jak skręcają i tak dalej. A w Truck Driverze jedynce jest po prostu tak, że jak jedzie prosto, tak samo skręca w lewo, w sensie, że nic nie zwalnia, tylko po prostu jedzie 90 i w zakręt wchodzi 90. Dodatkowo takie jest wrażenie, jakby brakowało klatek. Ja to bym chętnie poszedł w kimę, że tak powiem. Co by nie ryzykować.
jakie miałbym tutaj zajechać? Gro, powiedz mi. Tak po prostu się wtegować? I będzie gites? A potem dam radę stąd odjechać? Dobra, zaparkuję, bo tylko tak mogę. Nie wiem, jak sobie twórcy gry wyobrażali, że ja tutaj z takim czymś wjadę i przytnę komara, nie wiem. Ale w sumie tak wygląda jak jakiś ten przedszkole. Wyłącz silnik. Dobrze, wyłączę. Idziemy spać. Na środku ulicy. Odpalamy. Nie no, na pewno mgła fajnie wygląda. To trzeba przyznać. Jak się fajnie światełka roztegowały. Serio? Myślałem, że mam zaciągnięty hamulec. A tak naprawdę go dopiero zaciągnąłem. Dobra, jedźmy dalej. Ale strasznie kosmicznie długa trasa. Jadę i jadę. No ale to dobrze. Przynajmniej się wygadam. Nagrywam to w czwartek wieczorem. Czyli jestem jeszcze przed piątkiem. Fajnie, że piątek, potem będzie weekend. Obiecałem widzowi, że to co kiedyś wspominałem, że nagram taki odcinek jakby nie o gier, tylko o tym jak... Nie o grach, nie o grze, tylko o tym jak nagrywam, czego używam, jak to obrabiam. Postaram się to zrobić w sobotę, tak żeby na niedzielę było gotowe. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. W końcu mój... chyba... Nie, to nie był mój pierwszy film. Ale pierwszy taki z głosem to o mikrofonie, no nawet się dobrze obejrzał. Ale normalnie jak słucham swoich jakby odcinków, tych pierwszych, to normalnie jakaś taka żenada mnie bierze. Czuję, że w jakiś sposób się rozwinąłem. Wiadomo, przypuszczam, że jak za rok będę słuchał tego nagrania, z tego odcinka, to też pewnie będę czuł jakieś żenuę czy coś tam. Mam nadzieję, że nie. Ale kiedyś jakby jak to nagrywałem, ten głos, to uważałem, że ten mikrofon jest w miarę spoko, a teraz jak tego słucham, to nie wiem. Faktycznie jakoś tak, jakbym ze studni brzmiał, nie mam pojęcia. Teraz wydaje mi się, że jest dużo, dużo lepiej. Nawet przestałem kombinować z ustawieniami mikrofonu, tylko jak ktoś ogląda moje odcinki, to pewnie zauważył, że gdzieś tak od, wydaje mi się, że półtora miesiąca jest ten sam poziom. Poustawiałem sobie ten equalizer na tym urządzeniu, rampie. I wydaje mi się, że jestem jak na razie zadowolony. Znaczy, ogólnie koniec końców doszedłem do czegoś takiego, że za dużo kombinowałem z tym audio. Używałem jakiegoś software'owego equalizera, jakichś tych poprawiaczy czy coś. I zacząłem to wszystko powoli wyłączać i wyszło, że mikrofon sam sobie daje radę. Jedynie z takich ulepszaczy, których jeszcze używam, software'owych w sensie, to odszumianie dźwięku. Tylko po prostu zanim zacznę nagrywać, puszczam dźwięk, nagrywam szum pokoju, otoczenia. I potem jak już stworzę swoje arcydzieło głosowe, to odszumiam. Bo jednak, mimo że mam ten tak zwany noise gate, czyli bramka, która się otwiera na głos w momencie, gdy usłyszę mój głos i nie wyłapuje jakby dźwięku otoczenia, jednak i tak ten głos
gdy mówię, wyłapuje też i szumę. No, nie, tego się nie da niestety obejść. Aczkolwiek tego tak nie słychać też, ale jak obrobię to właśnie software'owo, znaczy te odszumiany nie załączę, to jest zdecydowanie lepiej moim zdaniem. Ej. No w końcu ten. Wydałem prawie pół wypłaty na ten mikrofon. Musi być dobry. Tylko tak też nie wiem, czy dobrze ten mikrofon wybrałem. Jakoś sobie obzdurałem, że chciałbym mieć głos jak w radiu. I kupiłem taki mikrofon, który większość takich RMF FM na przykład używa. To właśnie takiego mikrofonu używają. I okej, no. Ten głos jest w jakiś sposób radiowy, ale nie wiem, czy pasuje akurat do takich, no, let's play, czy tam gameplay, jak ja to robię. No ale cóż, no, tak sobie ustaliłem, to tak robię, no. Muszę mieć jakieś wytłumaczenie, że wydałem. Ja chyba na ten mikrofon, ile ja dałem? On teraz chyba z 1800 kosztuje. Jeszcze kupiłem go przed tą całą inflacją. Przynajmniej nie była wtedy taka duża. Chyba 1500 za niego zapłaciłem. Tylko wiadomo, no po drodze jeszcze kupiłem 3 albo 4 mikrofony jeszcze. Najbardziej byłem zadowolony, zanim tego kupiłem, z Novoxa NCX-a. Z Kubaniec. Chyba 400 zł kosztował. Od razu się go podpinało pod USB i zasadniczo byłem z niego zadowolony, tylko właśnie w pewnym momencie przestało mi się podobać to, że go się podpina pod USB. Nie miałem jakby możliwości potem obróbki tego audio głosowego. Dlatego go wymieniłem wtedy na Audio-Technikę jakiegoś. Na XLR-ze on był. Podłączałem do preampa i było spoko. Ale tam z kolei nie było takich basów, co ja bym chciał. Pomijając, że mam głos bardzo basowy, to jeszcze sobie kupiłem mikrofon, który ten bas uwypukla. Więc jest jak jest. Dobra, to widzę, że my skręcamy w prawo. Mam nadzieję, że jeżeli to jest zadanie tak zwane z fabułę, to teraz mi jakoś gdzieś cofnie ta gra. I co, ja mam tu wjechać w prawo? Jakoś? Bo ja to nawet nie wiem. I czemu znowu deszcz pada? Ale rozumiem, że tu stajemy. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś ograniczenia co do kabiny. Parkowanie. Daję stóweczkę i będę zadowolony. No, no, no. Dobra, mamy stówkę. Czyli ręczne zaciągamy. Co mam? Muszę silnik wyłączyć? Już nie pamiętam. Jak się odłącza przyczepę? Ale ten Y mi nie pokazał. Jeźdź do baru. Dobra. Silnik załączony, mam nadzieję. Ręczny zdjęty. Na szczęście niedaleko ten bar. Dobra. Czy ja tutaj wyjadę? Nadzieję taką mam, że nie będzie z kolei znowu tak zwana niewidzialna ściana, którą bardzo często trafiam. Jak rozumiem, teraz kolejne lewo. I wracamy, dobrze.
się rozpadało normalnie? Prawdziwa burza się zrobiła. Ale my mamy zielone i spoko. O, tak się przycięło, że myślałem, że się wywali. To pewnie jak dojadę do tego baru, to się odpali jakaś kascenka i czegoś się nowego dowiemy o naszym... Właśnie, jak my mamy na imię? Henry? Nie, na serio, nie pamiętam. Pamiętam tylko, że w ostatnim odcinku kłóciliśmy się chyba... Kurde, to była żona? Nie pamiętam. Z jakąś kobietą, że nie wrócimy na noc czy coś. Ona chciała do kina iść. A my, że ciężarówką śmigamy i koniec. Takie życie. Jak kobieta się wiąże z tym... z kierowcą ciężarówki, to powinna wiedzieć, na co się pisze. Kurde! Się zapatrzyłem na ten... Ale... Tak patrzę na te zegary. Tak nieostra ta grafika jest. O co biega? Aż taka kupa by była? W tej grze? Ja wiem, że liczy się jakby... fabuła, otoczenie... frajda z gry. Grafika jakby, no... nie musi być na pierwszym miejscu, ale... Kurde, no... 2023 rok. Dodatkowo ciągle mam z tyłu głowy, że oni chcą za tą grę prawie 300 zł, no. Jak się życzy tyle hajsu za taką grę, to chyba, kurde, się powinno ją fajnie zrobić, nie? A moim zdaniem, no... wykonanie takie sobie. Chyba, że cała kasa poszła na licencję silnika Unreala. Nie wiem. Ale no w tym momencie to tak mi tą grafikę rozmazało, jakbym, nie wiem, na Switchu grał. Takie mam wrażenie. Dobrze, że cokolwiek widzę. Jeszcze. Najgorzej, że jedziemy z górki i ciężarówka przyspiesza. Jak ta ciężarówka idzie szybciej niż 150, to skręca jak... nie wiem co. Jakbym byka jakiegoś... bykiem kierował. Albo bym na byku jechał i bym nie miał jakby ten... kontroli nad nim. No dobra, no. Akurat się przekimamy tam. I pewnie może jakiś rozdział się zakończy, może jakieś punkty dostanę, to coś na coś wydam. I będzie spoko. Słoneczko wychodzi, ale... na serio, ta grafika. Tak jak mówię, to ogólnie otoczenie mi nie przeszkadza, tylko... tylko to jakieś rozmazanie tego. Tak jakbym, nie wiem... 720p miał rozdzielczość. To już chyba ten... na Xboxie 360 gry miał lepszą grafikę. Może to taki ten zamysł, no, artystyczny, ale wale taki zamysł artystyczny. Gorzej jak, ale nie, no patrzyłem w ustawienia, nie ma co wyłączyć. Bo wiecie, narzekam na coś, co mogłem wyłączyć. Na przykład dużo gier w stylu Mass Effecta czy coś. Nawet Alan chyba to miał.
ziarno tak zwane filmowe. Jak mnie to wkurza. Ja nie po to chcę mieć ładną, czytelną grafikę, żeby sobie ją pogarszać jakimś ziarnem, czy tam, nie wiem, blurem jakimś. Aj, czyli tak, są, nie dosyć, że są światła, to jeszcze jest tyle samochodów przede mną. Mam nadzieję, że chociaż z 4 samochody zdążą przejechać na jednym świetle. Chociaż muszę przyznać, że nawet żwawo skręcają, ale ja się nie załapię na światełko. Zielone, na pewno. O. Jak dobrze, że przestałem się zakładać. Bo ciągle przegrywam. Rozumiem, że tu mieliśmy taką pogodę przejechać, dlatego tak szybko się ta pogoda zmienia. Tak, tu mam wdychać? Bo ja to nawet nie wiem. Tak przed samymi drzwiami? Dobra. I co? Muszę wyłączyć silnik. I zobaczmy. I don't remember ever seeing Rambeer sad. It's like they gave him a bunch of shots of positivity serum at birth. I sometimes wonder what it was that he saw in me to accept me as a close friend. The fact that we grew up together probably helped. Before his family moved to Clinton, we were neighbors. They were renting a place in Buffalo. We had a few drinks and talked about the usual stuff. Rambeer's still looking for work, naturally. I planted the idea of him becoming a trucker. It could help him get back on his feet financially, and besides, he doesn't have a girl right now. He's in for a big surprise pretty soon. Indyjski towarzysz. Taki dostałem ten. Ukończyłeś 5 rozdział. To już był 5 rozdział. Autostopowicz. Okej, 3 czerwca 2015 rok. Kontynuować. Ktoś zadzwoni? Coś ten to jest? Alrighty, it's Saturday and there are no messages from James. It's about time I spent a weekend with Linda. Dokładnie. Zadzwoń do Lindy. Czy jak? Dobra, w każdym razie tryb fotograficzny. O, możemy zapisać, dobra. Jak już wszedłem w te opcje, zobaczmy. Może coś, kurde, doszło, no nie. Mam wierność obrazu, czyli priorytetowo traktuję rozdzielczość na liczbę klatek. Aj. Szkoda gadać. Jasność. Może to mam za bardzo rozjaśnione, dlatego tak. Tak mi prześwietla ten obraz. Muszę to zobaczyć zaraz. Weźmy może. 0,5. Zastosuj. Zobaczmy. Nie, coś, cokolwiek się ściemniło? W ogóle to działa coś? Zobaczmy dalej. Czyli jasność nie miała wpływu, aberracja chromatyczna jest wyłączona. Rozmycie w ruchu jest wyłączone. Intensywność daltonizmu. Nie ma żadnego daltonizmu. Chyba, że może dodamy tak 0,1. Może teraz jakby czasem może być tak coś zepsute, że jak się bierze na 0, to traktuje to jako włączone, nie? Weźmy też jasność na 1, no niech będzie, to dobra. Pyk. Ciekawe. Napis obraz się rozjaśnił. Znaczy te niebieskie fonty. No nie mów
mi, że on te ramki renderuje czy coś, bo ja mam wrażenie, że on gry nie rozjaśnia, tylko rozjaśnia mi ten tego hada całego. Fajnie. No mnie bomba. A w ogólnych coś jest? Język polski, fantastycznie napisy. Wyjście audio, słuchawki. Tak, no. Mam słuchawki, no. Tryb fotograficzny to mnie rozwala tutaj. O! A czemu ktoś ze mną siedzi? O co chodzi? Serio? Skąd ja mogę wiedzieć, że jakąś panią tutaj mam? To jest ta Linda, czy co? Czy to jest autostopowiczka jakaś? Nie wiem, mogliby się zapytać. Czy jak coś chce kogoś zabrać? Zresztą zobaczmy gdzieś zlecenia. Zaparkuj ciężarówkę obok autostopowicza, zatrzymaj się, pozwól wysiąść. Autostopowiczowi jedź do dealera, dołącz przyczepę, jedź. A właśnie, miałem jakieś punkty przyznać. Mamy coś w ogóle? Jakiś punkt? Cokolwiek? Wpadło? Chyba nic. To fajnie. Nie rozumiem tylko, czemu ta kobieta tu siedzi ze mną. Ale może się dowiem niedługo. Może ona już się narysowała, ten tak zwany autostopowicz. Już jest w kabinie, bo tak, a ja go niby według planu wezmę dopiero teraz. Gdzie ten autostopowicz jest? No to jest dokładnie ta dziewczyna, co siedzi w tej chwili w tym. A w ciężarówce, mi się wydaje. Tak sądząc, niebieskie spodenki i te sprawy. Serio, tutaj też jest parkowanie? To gra, widzę, jest bardzo pobłażliwa. Hey, you're awesome. Can I get a ride too? Sure. Go on, get in. Just a sec. Go ahead, James. Hey, Nathan. Are you still available? Is this about work? Yes. So, no weekend for me, eh? Our job is not just a job, it's a lifestyle. You know that. Weekdays, weekends, makes no difference. Okay. Thank you for last night. So can you handle the order? Do I have a choice? You do. Go ahead. What's the order? An excavator for Terraform Research Construction. You've delivered there before. Yeah. Where do I pick it up from? Thompson's dealership in Valencia. The excavator's waiting for you. Can you pick up the order right away? I'm in Clinton, so yeah, no problem. Great. All right. Thanks. Bye. Okay. I'll keep you posted. I guess a weekend with Linda ain't happening. Sorry, where to? Valencia. You're in luck. Great. To fajnie. Czyli ten... What's your name? April. Ona już siedziała, dopóki zanim ją wzięliśmy. Nice to meet you. Are you new to this trucking stuff? My uncle has been driving truck for as long as I can remember. I see. What are you doing in Valencia? I'm visiting a friend. Her boyfriend's in a band, and we're going to join them on a tour. That sounds cool. Do you mind if I light a cig? Better not. Okay. We can stop for a break in a bit. No problem. How long have you been a truck driver? As you've already guessed, not very long. So, how is it? It's okay. I enjoy it. How do you deal with boredom? I listen to music. And you pick up hitchhikers? Actually, you're my first. Oh, I'm honored. How old are you? Aren't you scared to travel alone? I'm 20,
No, I've been doing this since I was 15. What do your folks have to say about that? Nothing. I haven't asked. Aren't they concerned? My mother is an alcoholic. She's all messed up, and when she drinks, she forgets who I am. And your father? Haven't met him. Oh, I understand. You do? Yeah, I know what it's like growing up without a father. I lost mine when I was 5. Sorry. And do you have a wife or girlfriend? I have a wife, but... Yeah. If you weren't driving, I'd take you to a bar. You look like someone who could use a drink. Maybe some other time. Ty. Od 15 roku życia podróżuję. Mi tam nie wygląda, żeby miała 20, no ale cóż. Różnie to bywa. To robię tradycyjnie. Mamy 19 minut jeszcze odcinka, więc śmigam ile się da i tak mniej więcej, jak już będzie się ta godzinka zbliżać odcinka, to sobie gdzieś przystanę, zapis zrobię i no i tyle, no. I się zobaczymy w kolejny piątek, no. Czy tam następny, no. Zwał jak zwał. Aj, drinka będzie mi kobieta stawiała. No ale wykonanie techniczne tej gry w takim wypadku niezłe jest. Ona już siedziała, zanim ją odebrałem. Grubo. Ale co chcieć, no. Gra indie w cenie gier AAA. Najlepiej to widać, że no fakt, no trzeba docenić to, że jakby to powiedzieć, jakąś fabułę robią. Jakieś chociaż cutscenki, co prawda rysowane, są. Bo w poprzedniej części to po prostu wyciągał telefon i sobie SMS-ami wymienialiśmy przyjemności. Tu przynajmniej jakieś kurde ten... Jakieś rysuneczki są, te sprawy. Więcej gadania. No ale mimo wszystko w grze z takim budżetem, znaczy nie wiem jaki budżet, w tej cenie, o. To by były jakieś animacje, no. Tylko w sumie boję się, jakie oni by mogli animacje zrobić. Mogłoby być niezłe drewno. Benzyny mamy 69. Ale dziwne, że byliśmy w tym barze i ten... Nie poszliśmy spać? Że ja jadę niewyspany? To jest aż dziwne. Moim zdaniem, skromnym oczywiście. Ale co nie będziesz już odzywała do mnie? Idziemy taki kawał. A, to może to już jest to miasto, może? Zobaczymy zatem. Co tu dają w tym mieście? Walencja. No tak. Dobra. Korki się zaczynają. Ale ja mógłbym uciec tu na prawo. I mieć wywalone, że tak powiem. To jest jakaś stacja benzynowa po prawej, czy mi się wydaje? Chyba nie. Jakiś dealer. Dealer ciężarówek? A tu po lewej? No zobaczmy, czy to się da. Wjechać.
Jaka fajna bryczka. Da się tutaj coś, ten tak jest? Nie, nic się nie da. Smutno. Ale... to powiedzmy spoko. Samochodzik. No nie mów, że przewaliłem. Tutaj jakieś ciężaróweczki. A są jak są. Dobra. No już mi się ten... zapala, że wjechać nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że nic nie jechało. Ani że ja teraz na zakręcie jakiegoś fikołka dziwnego nie zrobię. Dobra, idziemy ją odstawimy. I co, kolega ruszy na mnie? No jedź. Ciekawe, czy tu jakieś mainie samochodowe są. Tak wygląda, jakbym był... miał brudną maskę. Okej, i my tu w prawo. Serio? Do motelu? Can I drop you here? Yes, thank you. Enjoy that tour. Happy trucking. O, mogę się przespać. Dobra. Podjedźmy. Przy okazji się przekimam. Tylko jakoś tak chyba źle podjechałem. Dobra, ręczny. Jak? Wysiadłaś? Czy mam iść spać? I już jej nie będzie, czy jak? Kilka godzin później. No stawaj, kolo. No i ona dalej jest. Nie wiem, o co chodzi. Może muszę się zatrzymać gdzie indziej? Tam, gdzie jest ten wykrzyknik jakiś? Gdzie on jest, ten wykrzyknik? Ja tam myślałem, że już towar muszę odebrać, coś. A to ona... tak na chodnik mam wjechać? Serio? Nie stanie się nic? To sobie wymyślili? Serio? Dobra, stówka jest. Wyłączmy silnik, bo trzeba. No i... o, poszła sobie. Dobra, zobaczmy na mapę zatem. Mapa taka sobie, ale trochę przejechaliśmy dzisiaj. Liverpool tu jest? Waszyngton? To chyba tak... umownie mi się wydaje ta mapa. Walencja. Wiecie co? To zakończę w tym miejscu ten odcinek. Następnie sobie już pojedziemy po to z lesonką. I będziemy jechać do Centrum Badań Terraform. Ciekawe, gdzie to jest. Terraform. Nie, spodziewam się, że jakaś miejscowość będzie się nazywała. O, właśnie, nazywa się w sumie. Czyli Czyli pewnie będziemy jechać tędy, przez Clinton. Tutaj. Tak zakładam. Dobra. Po drodze będzie stacja benzynowa, więc będę mógł zatankować. W razie czego się przekimać. No, luzik. Dobra, wyłażę. Sejwik, żeby był. Był sejwik? Był.
Dzięki zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny, tak jak wspominałem, zapraszam w kolejny piątek. Pewnie też o 14. A tymczasem uciekam. Hej.